Kamil Walczak, synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Zapraszam na krótką informację na temat bieżącej i prognozowanej sytuacji w pogodzie. Nad Polskę nasunął się rozległy układ niżowy, którego główny ośrodek z nadhideratyku przemieszcza się przez Węgry i w następnych godzinach znajdzie się już nad południowo wschodnią Polskę. Wraz z niżem związany jest układ frontów atmosferycznych, i ten front atmosferyczny bardzo dobrze widoczny jest na zachodzie kraju jako bardzo gruba warstwa zachmurzenia. Zachmurzenie również obserwujemy na wschodzie kraju, jednak tam na zdjęciu satelitarnym widoczne są również większe przejaśnienia. Dzisiaj Polska bardzo podzielona pogodowo na zachodzie i południowym zachodzie kraju. Zachmurzenie całkowite z opadami deszczu, opady lokalnie o silnym natężeniu i duże sumy opadów. Może spaść nawet do 50 litrów wody na metr kwadratowy. Na wschodzie zachmurzenie przeważnie umiarkowane i duże, przylotne opady deszczu. Mogą wystąpić również lokalne burze, zwłaszcza na północnym wschodzie kraju. Temperatura maksymalna najniższa dzisiaj na południowym zachodzie kraju, tam zaledwie 10-11 stopni, natomiast najcieplej będzie na wschodzie kraju do 22-24 stopni. Wiatr będzie słaby i umiarkowany na zachodzie kraju, okrzami w porywach nawet do 60-65 km na godzinę, przeważnie z kierunków północnych. W związku z bieżącą i prognozowaną sytuacją pogodową dla obszaru południowo-zachodniej Polski wydane są ostrzeżenia z najwyższym trzecim stopniem zagrożenia. Są to ostrzeżenia o intensywnych opadach deszczu i ich ważność sięga aż do poniedziałkowego poranka. Dla centralnej i Wschodniej Polski ostrzeżenia obowiązują drugiego stopnia: są to ostrzeżenia o intensywnych opadach deszczu oraz o silnym deszczu z burzami. W nocy z piątku na sobotę na wschodzie i północnym wschodzie kraju zachmurzenie umiarkowane i duże z przelotnymi opadami deszczu, a nad ranem gnienie gdzie mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Na resztą kraju zachmurzenie duże z opadami deszczu, zwłaszcza na południowym zachodzie kraju tam będą opady najsilniejsze. Może spaść nawet do 60-70 litrów wody na metr kwadratowy. A na krańcach południowo-zachodnich województwa dolnośląskiego i opolskiego nawet do 90 litrów wody na metr kwadratowy. W centrum kraju opady będą słabsze. Na ogół do 15 litrów wody na metr kwadratowy. Temperatura w nocy wyniesie od. Około 10 stopni na południowym zachodzie kraju do 15-16 na wschodzie. Wiatr będzie umiarkowany na zachodzie kraju okresami dość silny i tam w porywach do 60-65 km na godzinę. Jutro w ciągu dnia na wschodzie i północnym wschodzie kraju zachmurzenie umiarkowane i duże z przelotnymi opadami deszczu i burzami. W czasie burz może spaść do 25 litrów wody na metr kwadratowy, a porywy wiatru mogą sięgnąć 60-70 km na godzinę. Na resztą kraju nadal zachmurzenie całkowite z opadami deszczu. W pasie od województwa dolnośląskiego przez Śląskie Małopolskie po popodkarpackie opady będą bardzo intensywne. Może spaść do 70 litrów wody na metr kwadratowy, a lokalnie zwłaszcza w województwie śląskim, do 90 litrów wody na metr kwadratowy. Temperatura maksymalna wyniesie od 13 stopni na południowym zachodzie kraju do 24-25 stopni na północnym wschodzie. Wiatr będzie umiarkowany i dość silny w zachodniej połowie kraju w porywach do 65 km na godzinę, a w rejonach podgórskich nawet do 80 km na godzinę. W nocy z soboty na niedzielę nadal będzie dużo chmur z opadami deszczu. Najsilniejsze opady deszczu będą występować nadal na południu i południowym zachodzie kraju. Tam może spaść do 60 litrów wody na metr kwadratowy, a punktowo w województwie śląskim i małopolskim nawet do 100 litrów wody na metr kwadratowy. Temperatura minimalna wyniesie od około 10 stopni na południowym zachodzie kraju do 15-16 na wschodzie w rejonach podgórskich może być nieco chłodniej tam spadki temperatury do około 7 stopni wiatr będzie umiarkowany i dość silny na zachodzie kraju w porywach do 60-70 km na godzinę wiatr będzie z kierunków północnych w niedzielę na wschodzie i północnym wschodzie kraju zachmurzenie umiarkowane i duże z przelotnym deszczem i także z burzami. W czasie burz pory wiatru mogą sięgać 60-65 km na godzinę, a opady deszczu około 15 litrów wody na metr kwadratowy. Na zachodzie i południu kraju nadal zachmurzenie duże z opadami deszczu. Najsilniejszych opadów w niedzielę spodziewamy się w województwie dolnośląskim. Tam może spaść. Nawet do 70 litrów wody na metr kwadratowy. Temperatura maksymalna w niedzielę wyniesie od 16 stopni na południowym zachodzie kraju do 23-24 stopni na wschodzie i północnym wschodzie kraju. W rejonach podgórskich może być nieco chłodniej, tam około 12 stopni. Wiatr będzie Umiarkowany na zachodzie kraju okresami dość silny i w porywach do 60-65 km na godzinę. Przeważnie północny i północno-wschodni, na wschodzie skręcający na kierunki wschodnie. W poniedziałek spodziewamy się stopniowej poprawy pogody. Na wschodzie, w północnym wschodzie i w centrum kraju zachmurzenie będzie przeważnie umiarkowane i bez opadów. Na zachodzie i południu kraju zachmurzenie umiarkowanej duże z przelotnymi opadami deszczu i burzami. Temperatura maksymalna wyniesie od około 18 stopni na południowym zachodzie kraju do 25 stopni na północnym wschodzie. Nad morzem nieco chłodniej miejscami około 17 stopni. Wiatr będzie umiarkowany. Na zachodzie kraju jeszcze porywisty, nad morzem w porywach do 60 km na godzinę, przeważnie północny i północno-wschodni. W czasie burz porywy wiatru mogą dochodzić do 60 km na godzinę. W kolejnych dniach spodziewamy się coraz lepszej pogody, mniej opadów i zdecydowanie cieplej.